Dzień dobry. Dzisiaj będę zakładał chłodniczkę oleju 3 litry diesel TDI 8 z całą podstawą. Tutaj widzicie cały taki komplet i pogadamy sobie o tym, czy warto, czy nie warto. Trzeba przemyśleć temat podnoszenia ciśnienia oleju na wolnych obrotach. To co robi się nagminnie ostatnio w autach, robi to paru mechaników z YouTube'a. A ja wam tak jakby naświetlę trochę temat, czy warto to robić, czy jest taka potrzeba, jaki w tym jest ogólny sens robienia tego, ewentualnie nie wymieniania przyczyny spadku ciśnienia oleju. Tak więc zapraszam was na materiał, oglądajcie. Tak więc na przykładzie tej starej chłodniczki, tutaj tego krótca i naszego zaworu wytłumaczę wam parę rzeczy, co my tutaj robimy. A więc tak, to w drugiej części wam powiem, o co tutaj chodzi. A pierwsza część jest to część o ciśnieniu oleju, tak? A więc tak, tu nam może najpierw skąd się bierze w takim 6, 8, 10-letnim silniku niedobór ciśnienia oleju, jeżeli oryginalnie tam było 1,4, 1,5, dajmy na to na wolnych obrotach, teraz tak w sumie zgaduję, a po jakimś czasie się robi nam 1 albo 0,9. A więc tak, jedną z przyczyn są wycieki oleju, jak pewnie wiecie. W tym silniku akurat, no nie tylko w tym, ale w V6 po 12, nie, po 10 roku mamy takie chłodniczki oleju, które mają podstawę. Tu akurat jest podstawa aluminiowa, jest to Audi A8, to ja wcześniej wam wspominałem, ale na przykład w A6 te podstawy potrafią być plastikowe. Troszeczkę inaczej jest to rozwiązane technologicznie, bo inaczej jest zawór umiejscowiony i ten kruciec. Ale dajmy na to, że na podstawie tutaj tej podstawy, takie masło maślane trochę, ale na podstawie tej podstawy wam powiem, o co tu chodzi. A więc tak, uszczelki mamy oczywiście gumowe, silikonowe, jakiekolwiek one są. I teraz tak, mamy tutaj kanał olejowy jeden, kanał olejowy drugi. Mamy wspólną uszczelkę na nim. Tu mamy kolejny kanał olejowy. Tutaj mamy przepływ płynu chłodzącego. Tu mamy kruciec. No i tutaj cała ta podstawa. Powiem wam tak. Rzadko się spotkałem lub może inaczej. Mniej dopuszczam do siebie, że tutaj tą uszczelką, chociaż ona jest dość mocno zużyta w tym aucie, leci płyn. Płyn zazwyczaj leci albo tym krótcem, który tutaj widzicie w tym aucie pękł i został w chłodnicy GR. Zobaczcie, nie ma tutaj kawałka. Ten kawałek wyciągnęło, on tam gdzieś sobie leży. A druga sprawa, dochodzi tutaj nam zawór. Jest to taki jakby termostat. I w tym miejscu na łączeniu tej dźwigni mamy tutaj łączenie takie jakby, nie wiem, tam laserowe czy coś, takie spawanie laserowe. I tutaj nam leci płyn na łączeniu, ale z płynem to sobie pogadamy za chwilę. W każdym razie tak, mamy kanały olejowe. Tu, tu i tu. I teraz tak, przez chłodniczkę przelatuje nam olej, chłodzi się, wymiennik ciepła, tak? I teraz tak, pod dużym ciśnieniem wylatuje ten olej z kanału do kanału i te uszczelki tutaj zapobiegają tym wyciekom. Jak te uszczelki mają 6 lat plus, bo przeważnie takie auta tutaj do mnie przyjeżdżają, to te uszczelki są po prostu, już nie są gumowe, one są jak, no może nie jak kamień jeszcze, ale są jak takie dobre, twarde drzewo. Ale zdarza się, że te uszczelki potrafią się nawet rozlecieć w rękach, jak się to wyjmuje.
Oczywiście można zamówić samą tą uszczelkę. Można zamówić samą tą uszczelkę, zamówić uszczelkę podstawy i po prostu sobie powymieniać i zostawić podstawę i chłodniczkę, która nadal będzie 8-10-letnia, która zaraz się okaże, że Wam gdzieś puszcza olej do układu chłodniczego, no i będziecie się bawić dalej. Znowu będziecie wszystko to rozbierać. 300 funtów kosztuje taki zestaw. Ja go wymieniam w całości. Nie zdarzyło mi się, żeby któryś z moich znajomych, którzy do mnie przyprowadzili auto, chcieli wymieniać same uszczelki. Bo po prostu rozumiałem, że degradacja całego tego podzespołu następuje w całości, nie tylko samych uszczelek. Więc prędzej czy później wymienimy tą chłodniczkę. Oby nie wcześniej, jeżeli się podejmiecie takiej naprawy wymiany samych uszczelek. No ale różnie to bywa. Ja chciałbym to zrobić raz. Idziemy na to, że przez następne 5 do 8 lat tam nie zaglądać, tak? Nie robimy tego na jeden tydzień, na dwa, na miesiąc, na pół roku, na rok. No chyba, że ktoś szykuje auto do sprzedania i liczy się dla niego każdy grosz. No to wtedy sobie wymienia tylko uszczelki i cześć i czapka. W każdym razie tak. Modne stało się podnoszenie ciśnienia oleju na wolnych obrotach. Zwracam się tutaj do Peter, zrób to sam, bo na jego kanale często jest mowa na ten temat. Teraz mamy drugi kanał, który z sukcesami propaguje różne rzeczy. Mamy EKG, autodyżur EKG, który ostatnio też filmik tam widziałem, że chłopaki podnoszą ciśnienie oleju. Ale teraz pytanie jest, czy naprawiają wyciek? Bo to jest pytanie główne. Czy silnik nie ma wycieków? I podniesienie ciśnienia oleju softem tak naprawdę cokolwiek tutaj zmieni i pomoże. My sobie tu gadamy. Ja sobie tutaj składam. Tak więc powolutku do celu. Chłodniczka założona, zawór założony. Zakładam sobie teraz kruciec. No i będę składał dalej i będziemy gadać dalej. Słuchajcie, moim zdaniem podniesienie ciśnienia oleju softowo bez wymiany tych uszczelek chociażby lub naprawy wycieku, znalezienia wycieku i tak dalej, nie pomoże kompletnie nic, co tylko doprowadzi do szybszego opróżniania na miski olowej z oleju. Takie jest moje zdanie jako osoby, która, dajmy na to, naprawia auta przez ostatnie 20 parę lat. Jestem mechanikiem, samoukiem, coś tam sobie przemyślałem, różne rzeczy, czysta mechanika. Słuchajcie, porównam ten wyciek oleju do problemu z ciśnieniem do ładowania. Czyli mamy dziurę w układzie do ładowania i mamy niedobór ciśnienia. Wywala nam błąd niskiego do ładowania lub niskiego ciśnienia do ładowania. W każdym razie prędzej czy później mówi to nam o tym, że mamy dziurę w dolocie. I teraz tak, czy to jest pytanie do Petra i do chłopaków z auto EKG. Nie wiem, czy się ustosunkują, czy nie, ale to jest moje takie pytanie. Czy naprawa wycieku boostu do ładowania naprawia się poprzez zmianę softu na większy boost? Takie jest moje pytanie. Proszę, żebyście się wypowiedzieli na ten temat, ustosunkowali. Bo jeżeli nie naprawiacie tutaj tego wycieku, nie mówię, że w waszym przypadku akurat tak jest, ale zakładam, że wycieku nie naprawiliście, ale zmieniliście soft. Czy to jest zgodne ze sztuką? Czy to jest naprawa zgodna ze sztuką? Czy silnik wam się tak naprawdę zaciera? Jeżeli on przejechał 10 lat, 8 lat, 5 lat, ma 100 tysięcy, 150, 200 tysięcy. Czy on tak naprawdę wam się zaciera przez to, że jest źle skonstruowany soft, czy tylko przez to, że macie tutaj wyciek
upust ciśnienia oleju i wydaje Wam się, że silnik się zużył i trzeba zmienić soft. Powiedzcie mi, co o tym myślicie. Oczywiście Wy widzowie też. Chciałbym poznać Wasze zdanie, czy zgadzacie się ze mną, czy nie. Ale takie mam przemyślenia ostatnio, bo troszeczkę nie powiem, że dużo tego jest ostatnio na różnych kanałach i jestem ciekaw, jakie jest Wasze postrzeganie tego. Bądź co bądź, jest to problem. Dla użytkowników V6 w dieslu jest to dość ciekawy problem, który wydaje mi się, że bardzo można prosto rozwiązać właśnie wymianą tutaj tych podzespołów. Tak po prostu z czystej mechanicznej strony zastanówcie się, jaki ma sens podniesienie ciśnienia softowo, jeżeli nie naprawiliście tutaj wycieku. Wydaje mi się, że jeżeli ktoś jest mechanikiem, jakby to powiedzieć, ze stali i benzyny, to chyba sam sobie odpowie na to pytanie i racjonalnie myśląc, domyśli się, że każdy jakikolwiek wyciek oleju bądź co bądź zmniejsza nam ciśnienie oleju w układzie, tak? Więc pozbywamy się wszystkich wycieków. Ok, na koniec można by było zmienić soft. Czy jest to konieczne, czy nie, czy jest to potrzebne, czy to pomoże, to jest druga sprawa, bo teraz tak, mamy auto 6 do 8 lat, tak? Pojawiają nam się te wycieki. Jeżeli soft jest napisany na 1,2 bara oleju na wolnych obrotach, a zwiększymy go na 1,4-1,6, to przypadkiem te uszczelki, które tu mamy, które trzymają nam to ciśnienie poniekąd, czy one się nie zużyją dużo szybciej? Jeżeli przy 1,2 zużywają się po 5-8 latach, czy te uszczelki nam się nie zużyją szybciej, jeżeli zwiększymy ciśnienie na wolnych obrotach? To takie pytanie do przemyślenia. Chłopaki, przemyślcie, wypowiedzcie się. Nie to, że ja jestem przeciwko Wam, czy neguję Was za to. Po prostu taka luźna rzecz do przemyślenia. Robicie dobrą robotę, zastanówcie się od strony mechanicznej, jaki ma sens zwiększanie tego ciśnienia bez samej tutaj naprawy tego silnika, tego wycieku. Dobra, to opuszczamy sobie czas na część drugą. A więc tak, kolejne wycieki, które mamy, to ja Wam mówiłem. Króciec, chociaż powiem, że tak, robiłem parę ósemek i nigdy ten króciec tutaj nie był pęknięty. To jest miejsce, w którym nam wchodzi płyn do EGR-u i mamy tutaj kawałek EGR-u, który nachodzi nam na tą tulejkę. Tulejka jest tutaj, tu jest cała reszta tej tulejki. To zostało w EGR-ze. Oczywiście uszczelka jest jaka jest, mniejsza z tym. Kupując ten króciec, tą uszczelkę na górę tego krótca trzeba kupić nową, nie ma go w zestawie. Uszczelka ta czarna, która tutaj jest w zestawie. Zielona już nie jest. Ostatnio się dowiedziałem, bo tego nie wiedziałem, to tak w ramach ciekawostek. Jeżeli macie zespół jakichś części razem i są czarne uszczelki, to one są w zestawie. Tak jak tutaj ta uszczelka, tutaj na tym termostacie też jest uszczelka czarna. Tych uszczelek można, niektóre można kupić osobno, bez całego tego zespołu części. Niektóre są nie do kupienia, trzeba kupić tylko w zestawach razem z częściami. Ale zielone uszczelki trzeba dokupywać osobno. Może takie z kolorami jakoś to zrobione, żeby to dla techników, dla ludzi, którzy dobierają części, żeby wiedzieli, co kupić. W każdym razie kolejną właśnie bolączką są wycieki tego płynu. Tu mamy wyciek na termostacie. Już Wam pokazuję bliżej, jak to wygląda. Zobaczcie, tutaj na połączeniu mamy ewidentny wyciek płynu.
i nam tutaj leci. Parę ósem jak miałem, nigdy nie miałem pękniętego tego krótca. To jest pierwsza ósemka, w której ten króciec został w EGR-ze. Wymieniałem zawsze te krótce, bez względu czy one pękały czy nie, czy były dobre czy nie. No ale w tym aucie musiałem to wymienić z konieczności bardziej niż z potrzeby. Teraz tak, przechodząc tutaj dalej. Gdzie tu jeszcze mogą być wycieki? Mogą być wycieki tutaj z podstawy filtra oleju. I to nie tylko są to wycieki oleju, bo wchodzi w podstawę filtra olej i wchodzi płyn. Płyn, tutaj mamy olej i tam połączenie za podstawą mamy olej. Tutaj jeszcze za pompą wody, tu mamy taki plastik, z którego też leci płyn od czasu do czasu. W ósemkach powiem Wam szczerze, nigdy nie zauważyłem, żeby ten króciec, który tutaj doprowadza płyn do chłodniczki oleju, żeby był pęknięty. Podstawa ta cała też nigdy nie widziałem, tak więc jakby tego nie zalecam swoim znajomym, żeby to zmieniali na już. Niektórzy już poprzejeżdżali 2-3 lata, nic z tą podstawą jeszcze się nie stało, nie mają żadnych wycieków i tak jakby no niczym się na razie nie martwią. Oczywiście czyścimy sobie dolot, mamy tu wszystko rozebrane, ale to dzisiaj może nie o dolocie, tylko właśnie o wyciekach tego płynu i oleju. Tak więc przemyślcie sobie, nie tylko chłopaki tam z EKG i Peter, nie wiem czy w ogóle odpowiedzą, może Peter odpowie, może EKG nie odpowie, zobaczymy. Fajnie by było, żeby się jakoś ustosunkowali do tego, przemyśleli sprawę i wypowiedzieli się. Niekoniecznie pod filmem, mogą jakiś tam swój materiał o tym zrobić, jakieś swoje przemyślenia. Jestem bardzo ciekawy ich przemyśleń po prostu. No, też są mechanikami. Wydaje mi się, że mogą posiadać dużo większą wiedzę niż ja, więc fajnie by było posłuchać kogoś, kto też ma z tym do czynienia i ma po prostu wiedzę takiego no, mechanika. Chłopaki z EKG to bardziej taką, wydaje mi się, że bardzo mają taką może nie praktyczną, ale bardzo techniczną wiedzę. Chłopak prowadzący, nie wiem kto ma na imię, ale wydaje mi się, że on powinien się ustosunkować do tego w sposób jakby techniczny i najbardziej adekwatny mi się wydaje. No Peter, nie wiem czy jest mechanikiem z zawodu, czy jest samoukiem, tak jak ja, robi robotę, dużo ma tych samochodów, no on w A6-kach pracuje, on w A8-kach nie robi, z tego co wiem, robi A6-ki, no i tych A6-ek trochę tam mu przeszło przez ręce, więc na pewno coś będzie mógł ciekawego też powiedzieć z własnego doświadczenia. Dobra, no dzisiaj tyle. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie, trzymajcie się, róbcie tam co chcecie, łapki w górę, subskrybujcie i tak dalej, Wasza sprawa. Chcecie oglądać mnie, chcecie takie materiały, to dajcie znać. Ja Was na razie żegnam, trzymajcie się i do zobaczenia, do następnego, cześć.